Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie kwestia kozacka, jeśli chodzi i aspekt, jeśli chodzi o historię Polski. Więc przede wszystkim myślę, że trzeba na początku sobie zdefiniować, gdzie ci w ogóle kozacy żyli. No, żyli oni na terenach dzisiejszej Ukrainy, tutaj mamy zaznaczone na nawet współczesnej mapie, tutaj na żółto mamy teren Zaporoża, gdyż wtedy południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej nazywano Ukrainą. To była taka właśnie taka kraina, że właśnie tamte już można powiedzieć trochę dzikie tereny nazywano po prostu Ukrainą, takie jakby granica państwa, no i zamieszkiwała je w większości prawosławna ludność rusińska. Ale oczywiście większe majątki ziemskie, takie jakieś bogatsze domy i tak dalej, posiadały rody polskie, rody magnackie albo spolonizowane ruskie. I na tym obszarze właśnie znajdowały się też siedziby kozaków nad tak zwanym Dolnym Dnieprem, tak jak to widzimy zresztą tutaj na mapie. No i dominowali wśród kozaków etnicznie Rusini. Byli to głównie chłopi, którzy uciekali z pobliskich majątków szlacheckich. No ale część też stanowiła szlachta, która uciekała na Ukrainę przed jakimiś karami sądowymi, czy też szukając po prostu łupów. No, siedziby kozaków znajdowały się za położonymi, za skalnymi progami położonymi przy Dnieprze, tak zwanymi porochami. Dlatego mówimy na ten tereny Zaporoże. Stąd się wzięła właśnie ta nazwa. No był tam ufortyfikowany jeden obóz wojskowy zwany Siczą. Kozacy organizowali się też, jeśli chodzi o ich społeczeństwo, na wzór jednostek wojskowych, podporządkowali się obieralnym dowódcom, tak zwanym atamanom. Możemy sobie zapisać to hasło. Ataman. Ataman. Czyli lokalnie wybierani dowódcy przez kozaków. No i ta cała organizacja ich militarna stanowiła osłonę przed najazdami, jakie prowadzili często na nich Tatarzy, na przykład z Krymu Tatarzy krymscy. Sami kozacy, jeśli chodzi o takie zarobki, zajmowali się jakąś hodowlą zwierząt, czy też handlem, kupiectwem, ale przede wszystkim ich stałe źródło dochodów to były najazdy na Turcję. No i takie ich zaprawienie w bojach, często to właśnie te częste utarczki i tak dalej, docenił już w swoim czasie Stefan Batory, który przyjął kilkuset z nich na żołd do Wojska Polskiego. No i za ten żołd byli oni wpisywani do rejestru, mówimy o nich, że to byli kozacy rejestrowi, no i walczyli oni wtedy na rzecz Polski. Najczęściej ich służba polegała na obronie granicy właśnie Rzeczypospolitej, szczególnie przed Tatarami. No i za tą służbę otrzymywali ten skromny żołd, no ale wolność także osobistą. Nie byli zmuszani przez szlachtę do odrabiania pańszczyzny. Dlatego jak najwięcej z nich próbowało się na ten rejestr wpisać. Jeśli chodzi o samą etymologię słowa kozak, no to pochodzi ono z języka turko-tatarskiego, oznacza człowieka jakiegoś bardzo odważnego, czy też rozbójnika. No, także mamy odpowiednik inne znaczenie mamy tego terminu kozak. To znaczyło to słowo jezdny w wojskach Rzeczypospolitej, który osłaniał swoje ciało nie płytami pancernymi, ale po prostu kolczugą. No i najczęściej był wyposażony w rusznice, pistolety, łuk i szable. Także słowem kozak określano służbę na dworach magnackich dawniej, w tamtym też okresie. Sami kozacy właśnie walczyli głównie szablą, pistoletami, byli znakomitą piechotą, jeśli chodzi właśnie o walkę. Także podczas walki osłaniali często swoje szyki taborami, na których ustawiali jakieś różne wiele małych dział, czyli tutaj bardzo dużo też no, strzelali. No i ogólnie byli świetnie wyszkoleni, jeśli chodzi o takie różne umiejętności. Tutaj zachęcam do poszukiwania w internecie, fajne fakty można sobie przeczytać na temat samych kozaków. No i, ale wracając do tego rejestru, no kozacy oczywiście próbowali ten rejestr zwiększyć, co nie zawsze oczywiście się udawało i często było przyczyną właśnie buntów kozackich, które krwawo tłumiono, na przykład w latach 1591, 94, 1630, 637 czy 1638. No bo ten rejestr, no jak była wojna, to oczywiście go bardzo mocno zwiększano, wykorzystywano kozaków do wojny, a po wojnie natychmiast go zmniejszano, co oczywiście
zabierało te prawa tamtym kozakom. No także kozacy nie byli zadowoleni, iż byli dyskryminowani na swoich terenach, szczególnie właśnie ich wyznanie dominujące, czyli kościół prawosławny był dyskryminowany względem kościoła, znaczy był dyskryminowany, kościół katolicki miał jakby pierwszeństwo, szczególnie w czasach panowania Zygmunta III Wazy. No, ale teraz może powiem sobie o tym właśnie głównym powstaniu 1648, tak zwane Powstanie Chmielnickiego. 1648, Powstanie Chmielnickiego. Powstanie Chmielnickiego. Pod koniec filmiku o wojnach z Rosją i Turcją powiedzieliśmy sobie, że Władysław IV planował wyprawę na Turcję, co by oznaczało, a także on właśnie obiecywał zwiększenie kozakom rejestru, także utworzenie ich jakiegoś autonomicznego terytorium. No i oczywiście Sejm Polski, tak jak sobie mówiliśmy, na to się nie zgodził już w 1946 i wzbudziło to olbrzymie niezadowolenie, jeśli chodzi o kozaków. No i tą sytuację postanowił wykorzystać jeden właśnie z dowódców Wojska Zaporowskiego, Bohdan Chmielnicki, który miał bardzo duży autorytet wtedy na Ukrainie. No i pchnął go także do tego działania osobisty konflikt z polskim szlachcicem Czaplińskim, który między innymi wcześniej zrujnował go, zrujnował mu majątek, a następnie zabrał mu to gospodarstwo. Sam ten konflikt w zasadzie to jest taki bardzo ciekawy aspekt, że taki konflikt osobisty doprowadził do tak wielkiego konfliktu na skalę całą krajową, nawet międzynarodową. Gdyż cały spór między właśnie Czaplińskim a Bohdanem polegał na sporze o kochankę, gdyż, znaczy, no tak, no kochankę. Bohdanowi Czapliński porwał tą kochankę w trakcie najazdu na jego gospodarstwo, zabił też jego syna, no i strasznie się to nie podobało Chmielnickiemu, no wiadomo, to było coś okropnego, no i bardzo niezadowolony udał się wtedy do króla, z którym wcześniej zresztą prowadził właśnie tajne obrady dotyczące tego zwiększenia rejestru, dotyczące tej wyprawy na Turcję. Król, który wtedy był już schorowany i słaby, Władysław IV, odpowiedział mu: nie masz szabli przy boku. No i Chmielnickiego strasznie to trochę tak oburzyło, gdyż był wcześniej zasłużonym dla Polski żołnierzem, szlachcicem, który walczył właśnie o Rzeczpospolitą, a jednocześnie został tak na końcu oszukany. No i sprawiło to, że właśnie tego pchnęło do wypowiedzenia tego konfliktu, właśnie wstawienia się za kozakami, choć trzeba pamiętać, że Chmielnicki nie był polskiego pochodzenia, był to prawosławny ruski szlachcic. No i wracając do samego powstania, no na początku bardzo zręcznie się ono odbywało. Chmielnicki zawarł sojusz z Hanem Tatarskim i uznał jego zwierzchnictwo. Sami kozacy, ci nierejestrowi oraz ci rejestrowi, gdyż Rzeczpospolita zalegała im z żołdem, wsparci razem z tymi oddziałami Tatarów pod dowództwem Tuhaj Beja, wiosną 1648 roku pokonali po raz pierwszy wojska koronne dowodzone przez Stefana Potockiego nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem. No i także w tym czasie umiera Władysław IV i cała sytuacja Rzeczypospolitej wydaje się być w kropce. Możemy sobie to napisać. 1648 to dalej bitwa pod Żółtymi Wodami. Tymi Wodami i Korsuniem. Także śmierć Władysława IV. Śmierć Władysława IV. Władysława IV Wazy oczywiście. No i zwycięstwo tych kozaków zachęciło chłopów do buntu na Ukrainie, gdyż byli oni wcześniej dość mocno uciskani przez tamtejszą szlachtę. Ofiarami padli nie tylko polscy panowie, ale oczywiście także katolicy, którzy byli znienawidzeni za wcześniejszy ucisk, no ale także i Żydzi, którzy tam jakimś sposobem zawsze trafiają właśnie, są tam ofiarą tych czystek, ale też często byli kojarzeni z pobarcami podatkowymi. Żydzi często byli na to stanowisko zatrudniani.
Za ten cały ucisk i tak dalej nastąpiła właśnie taka zemsta ludu, także chłopskiego. We wrześniu 1648 roku wojska polskie poniosły kolejną porażkę pod Piławcami, tym razem uciekając z pola bitwy, bez w zasadzie w ogóle nie walcząc, uciekli na dźwięk samej tatarskiej kapeli, która towarzyszyła właśnie ich wojskom. W tym samym czasie wybrano nowego króla, Jana Kazimierza Wazę, który był bratem Władysława IV. No i miał on dwie koncepcje, jak rozwiązać ten cały konflikt, który narósł. Z jednej strony wojewoda ruski Jeremi Wiśniewiecki chciał stłumić całe powstanie krwawo. Z drugiej strony kanclerz Jerzy Ossoliński wraz z wojewodą bracławskim, prawosławnym Rusinem Adamem Kisielem chcieli jakichś rokowań i po prostu zwykłej ugody z Chmielnickim. Niestety te negocjacje nie przyniosły żadnego efektu. Przywódcy powstania teraz już nie chcieli tylko swobód dla kozaków jak wcześniej, ale także utworzenia swojego własnego państwa. No i w ten sposób w 1649 roku siły Wiśniowieckiego zostały oblężone przez powstańców w twierdzy Zbaraż. To mamy także przedstawione w filmie Ogniem i Mieczem, jeśli ktoś z Was oglądał. 1649 Zbaraż. Na odsiecz, którą prowadził Jan Kazimierz Król, została otoczona przez siły kozackie pod Zborowem. No i tylko teraz dzięki Ossolińskiemu, który przekupił z kolei Chana Tatarskiego, doszło do ugody z Chmielnickim. Otrzymał on tytuł hetmana wojska zaporowskiego. Samą liczbę kozaków zwiększono do 40 tysięcy, oczywiście tych rejestrowych, a Polacy mieli obiecać usunąć z Ukrainy Żydów, jezuitów, no i powierzyć lokalne urzędy szlachcie rosińskiej. No i w ten sposób szlachta, znaczy Ukraina tak de facto była trochę niepodległa, znaczy zyskała bardzo dużo swobody, ale wbrew nadziejom, jakie mieli chłopi, nie zmieniono oczywiście systemu feudalnego, czyli nadal byli oni w jakiś sposób wykorzystywani przez pańszczyznę. Co prawda szlachtę polską zastąpiła ruska, ale jakby ten sens pozostawał ten sam. Sam Chmielnicki, który potrzebował pomocy Tatarów, a nie miał już czym płacić, zgodził się na branie w jasyr, czyli w taką jakby niewolę, ludność Ukrainy. No i taka była właśnie cena tego, żeby on się tam utrzymał przy swoim stołku. No ale Polska oczywiście nie była zadowolona takim przebiegiem sytuacji. W 1651 roku wznowiono działania wojenne i odniesiono zwycięstwo w bitwie pod Beresteczkiem. 1651, bitwa pod Beresteczkiem. Czyli Polska musiała się jednym słowem obudzić trochę po tym ciosie, no i się zmobilizować. Mieliśmy bitwę pod Beresteczkiem, tutaj jeszcze zdjęcie. Znaczy nie zdjęcie, grafika przedstawiająca uzbrojenie polskich żołnierzy w tamtym okresie. I jeszcze mapa Polski w 1648 roku, dokąd tutaj mówiliśmy sobie na przykład o wojewodzie bracławskim, to te rejony tutaj o tym mówimy. Tutaj zauważcie Kijów, przypomnijcie sobie, gdzie jest Kijów. Teraz na Ukrainie oczywiście tutaj się kończy dzisiejsza Polska mniej więcej. Więc dość jakby tereny obecnie nie pod naszą kontrolą. No ale wracając do Beresteczka. Zwyciężono, Polska zwycięża, armia Jana Kazimierza, licząca 60 tysięcy żołnierzy, zniszczyła w bitwie, która trwała ponad 3 dni, Beresteczek trwał 3 dni, wojska liczące prawie 100 tysięcy ludzi, wojska kozacko-tatarskie. Zostały całkowicie zniszczone, uratowała się jedynie garstka kozaków dowodzona przez tak zwanego Bohuna. Większość tych kozaków wraz z kobietami i dziećmi została niestety ale wymordowana. Był to pewnego rodzaju odwet za mordy, które wcześniej uprawiali kozacy na polskiej ludności. No i zwycięstwo to niestety nie zostało wykorzystane przez Jana Kazimierza. Przede wszystkim brakowało mu oczywiście funduszy na dalszą walkę, jak to zawsze bywa, a szlachta po prostu rozeszła się wtedy do domów. No i w tej sytuacji w Białej Cerkwi podpisano kolejną ugodę, ale na warunkach no, gorszych dla kozaków. Między innymi rejestr zmniejszono tym razem do 20 tysięcy. No i także ograniczono terytorium kozackie tylko i wyłącznie do województwa kijowskiego. No ale zapiszmy to najpierw sobie w 1651 roku mamy ugodę w Białej Cerkwi. Ugoda
w Białej Cerkwi. No ale ta ugoda nie trwała długo, bo nawet nie utrzymała się do końca roku, gdyż Chmielnicki już czuł się tak bardziej samodzielny, chciał prowadzić samodzielną politykę i wyruszył przeciwko Mołdawii. No i wojska koronne, chcąc go powstrzymać, stoczyły z nim bitwę pod Batochem 1652. Bitwa pod Batochem. No i w tej bitwie pod Batochem ponieśliśmy niestety klęskę. Kozacy wymordowali polskich jeńców. No ale w następnym roku, 1653, pod Żwańcem powtórzyła się historia spod Zborowa. Czyli znowu mieliśmy otoczony obóz, zdradę Tatarów. No i w rezultacie została przywrócona ugoda wcześniej właśnie zawarta pod, wcześniej zawarta pod Zborowem. Czyli znowu zwiększono rejestr i tak dalej, i tak dalej. No ale kolejna zdrada Tatarów przekonała Chmielnickiego, że po prostu nie są już oni dobrymi sojusznikami, na których można bazować jakieś dalsze działania i nie interesuje ich w ogóle utworzenie państwa ukraińskiego, więc postanowił za swojego przymierzeńca uznać Rosję. No i początkowo Rosja, która była wroga przeciwko temu konfliktowi, że w ogóle chłopi się buntowali przeciwko panom feudalnym, zainteresowała się całą kwestią, też mogła swoje wpływy przenieść także na Ukrainę. No ale ze względu na sytuację wojenną i polityczną wcześniej tego nie robiła, no ale następnie postanowiła na mocy decyzji Soboru Ziemskiego w 1653 roku wmieszać się w całą wojnę polsko-kozacką. W styczniu 1654 roku w Perejasławiu poselstwo rosyjskie zawarło wtedy ugodę z Radą Kozacką o zjednoczeniu Ukrainy z państwem rosyjskim. Czyli 1654, może sobie trochę zwiększymy pole, 1600, pole do popisu, 1654, mamy ugoda Perejasławska. Ugoda Perejasławska, czyli zjednoczenie Ukrainy z państwem rosyjskim, no i w ten sposób cały konflikt przekształca się na arenę międzynarodową, gdyż dopiero chodzi do wojny polsko-rosyjskiej. Oczywiście Chmielnicki jest po stronie Rosji, a Tatarzy w obawie przed wzmocnioną silną Rosją zawierają przymierze z Rzeczpospolitą. No i Rosja po zawarciu tej umowy Perejasławskiej atakuje Rzeczpospolitą armią liczącą 200 tysięcy żołnierzy, zajmuje Smoleńsk, Białoruś z Mińskiem, część Litwy z Wilnem i Grodnem, czyli bardzo olbrzymie tereny. Na hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł, który dysponuje zaledwie 12-tysięcznym wojskiem, nie ma możliwości w zasadzie powstrzymania tak olbrzymiej armii. No i równocześnie wtedy wojska kozackie wspierane przez rosyjskie otaczają Lwów, zajmują Lublin i dochodzą aż do Wisły. Jednak całe postępy zostały wstrzymane przez najazd szwedzki na Polskę w 1655 roku przez potop, o którym będziemy sobie mówić na innym filmiku. Rosja wtedy obawiała się dalszego umocnienia Szwecji w basenie Morza Bałtyckiego i decyduje się zawrzeć rozejm z Rzeczpospolitą. Został on podpisany w Niemierzy. Czy może sobie to zapiszemy, ten rozejm w Niemierzy. 1656 rozejm w Niemierzy. Jest on zawarty, czyli wstrzymanie konfliktu między Polską a Rosją. Car wtedy atakuje posiadłości szwedzkie w Inflantach. No a w tym czasie także Chmielnicki próbuje się z kolei uniezależnić tym razem od Moskwy. Na okresu życia dąży nawet do porozumienia ze Szwedami i siedmiogrodzianinami w sprawie rozbioru Rzeczypospolitej. Czyli widzimy po raz pierwszy takie już pomysły się pojawiają. Znaczy w sumie pojawiały się już wcześniej, ale tutaj już tak rzeczywiście było realne zagrożenie. Tym samym chciał utworzyć oczywiście niepodległe państwo ukraińskie, ale następca Chmielnickiego, Jan czy też Iwan Wychowski, który jest zresztą polskim szlachcicem, który przystąpił z czasem do kozaków, zawiera ugody z Rzeczpospolitą w 1658 roku w Hadziaczu.
I ona przewiduje utworzenie księstwa ruskiego z województw kijowskiego, czernichowskiego, bracławskiego, które będzie miało własnych urzędników, prawosławną hierarchię kościelną i wolność szlachecką dla starszyzny kozackiej. I w ten sposób miałaby zostać utworzona Rzeczpospolita Trojga Narodów, czyli bardzo ciekawy aspekt, ale najpierw sobie zapiszmy 1658 rok, ugoda Hadziaczu. W Hadziaczu. No ale cały pomysł niestety się nie udaje. Co prawda Jan Kazimierz akceptuje te warunki, nawet Sejm je akceptuje, jednak ferment, który rośnie wśród ukraińskiego chłopstwa, które się obawia znowu powrotu polskich panów i jakiejkolwiek kary za wcześniejszy bunt, sprawia, że Wychowski zostaje obalony. Może zapiszemy sobie w ogóle Jan Wychowski. Jan Wychowski. Zostaje on niestety, ale obalony. No i nie dochodzi do tego porozumienia. Równocześnie walkę o panowanie nad tamtymi terenami, terenami Ukrainy wznawia teraz Rosja, ale wojska Rzeczypospolitej, które już teraz wracają zaprawione po bojach ze Szwedami pod dowództwem hetmana polnego koronnego Jerzego Lubomirskiego i regimentarza Stefana Czarnieckiego, odnoszą mnóstwo zwycięstw, m.in. pod Połąką i Cudnowem w 1660 roku. Odzyskujemy Wilno, które jest całkowicie zniszczone. Zajmujemy niemal całą Ukrainę, ale no niestety, jak zawsze prawie w historii Polski, zwycięstwa te nie zostają w pełni wykorzystane, ponieważ znowu brakuje funduszy, no i nieopłacone wojska ogłaszają konfederację, chcą zwrotu żołdu, na to nie ma oczywiście pieniędzy, no i trudności te skłaniają króla do zawarcia w 1667 roku kompromisowego rozejmu w Andruszowie, w którym dokonuje się podziału Ukrainy. Rosja zatrzymuje ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską oraz lewobrzeżną Ukrainę wraz z Kijowem. No i ustalone wówczas wschodnie granice RP potwierdził późniejszy wieczysty pokój zawarty w Moskwie w 1686 roku przez wysłannika już króla Jana III Sobieskiego, wojewodę poznańskiego Mikołaja Grzymułtowskiego. No, jeśli chodzi o utratę tych terenów, to już jest taki symbol, że Polska tak naprawdę słabnie powoli na tej arenie międzynarodowej. Z silnego państwa w XVI wieku powoli tracimy tę pozycję mocarstwa. Natomiast Rosja zaczyna się otwierać powoli na ekspansję na zachód, co oczywiście dla nas jest takie średnio korzystne, ale zapiszmy sobie o te daty, które mówiliśmy jeszcze. 1660 mieliśmy bitwa pod Połąką i Cudnowem. Cudownie. Cudnowem. Oczywiście zwycięstwo Polaków. 1667 rozejm w Andruszowie. Rozejm w Andruszowie. No i później pokój wieczysty w Moskwie 1686. Pokój wieczysty w Moskwie. Znaczy jak widzimy, no tutaj już wchodzimy co prawda w drugą połowę XVII wieku, ale ten cały XVII wiek właśnie jest przesycony wojnami, które rujnują Polskę, no i tak naprawdę wpływają w duży sposób na jej późniejsze rozbiory. Dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.